Jest dość wąsko. Jakoś tam, ale idzie. Dla złotych pustelników nic nie jest niemożliwe. W związku z tym zaliczamy dwa parki narodowe w ciągu jednego dnia. W tym momencie dojeżdżamy do Kudowy Zdrój, gdzie mamy nocleg, taki trochę chyba nielegalny. I jutro wyruszamy w Błędne Skały. Zobaczcie na to. Jesteśmy w Kudowie Zdrój i sobie śmigamy na rowerkach. Korzystamy z uroku pięknego dnia. Taki aktywny weekendik. Podoba mi się to. Zeszli ze Śnieżki, teraz jeżdżą rowerem. Złote pustelniki. Pozdrawiamy. Będziemy dzisiaj wracać do Poznania. Jesteśmy w Kudowie Zdrój. Właśnie byliśmy przy Kaplicy Czaszek. Niestety wszystko jest pozamykane ze względu na pandemię, więc nie mogliśmy jej zobaczyć w środku. Mama, kiedyś tam byłam. Naprawdę można tam wejść, ale ani sfilmować, ani porobić zdjęć nie wolno tam w środku. Teraz będziemy zmierzać do parku, w którym sobie zaczerpniemy troszeczkę wody źródlanej. A następnie odwiedzimy Błędne Skały. I to jest nasz dzisiejszy główny cel. No a później wsiadamy w audiczkę i kierujemy się na Poznań. Świruje pawiana. Jesteśmy przy odwiercie wody mineralnej i proszę, zobaczcie, jaką ma sobie zawartość leczniczą. Mamy sód, wapń, wodorowęglany i tak dalej. Będzie trochę lekko gazowane nawet, bo mam tutaj węgla. Pompuję. Będziemy Marcin, jak smakuje ci ta woda mineralna? Niezła. Coś trochę czuć metalek. Tak? No. To ja też spróbuję. Taka gazowana. No, ale dobra. Taka no. Woda jak woda. Gdzie my jesteśmy? Jest Kudowa. A my jesteśmy... Kurde, nie wiem, nie widzę. Tu odtąd idziemy. I teraz idziemy tym tu. Nie, idziemy niebieski. Tym, no, no też pokazuję. Tu jesteś. O, tu jesteś. Tu jesteśmy. Idziemy tutaj. Typowa. Tutaj, op. I będziemy się wracać.
kupuje piwo. Gdzie jesteś? W lesie. W lesie. Dokładnie w górach stołowych. To naprawdę ładny głos. Chodzimy sobie stamtąd, a już powitał nas zajebisty widoczek. Zobaczcie, jaka jest tutaj piękna pogoda. Znowu zjarają się nasze piękne buźki. To był dobry plan na weekend. No. Takie weekendowe wypady są naprawdę. No ktoś jak ma kondychę, nie? Bo bez kondychy to nie do rady. Bez kondychy to pokój. Zobaczcie. Tam nie jest Śnieżka? Tak, tam jest Śnieżka. Ale kosmos. Naszą chwileczkę. Ruszamy do zbuntowanego miasta Eldorado. Ale fajnie. I tam będziemy szli. Bombel przygotowuje się. Przygotowuje się. Ja nie muszę, jestem chudy. Patrzcie, no super. Bombel też jesteś chuda. Jak barszcz. Jestem chuda jak barszcz. To idziemy. Tymi szczelinami. Się podobno nie przecisnę. Ale zarąbiście, nie? Super. Nie? No nie wpadłem. Naprawdę polecamy. Na weekend? Titanic? Tutaj masz okręt, patrz. O to chodzi, skarbie. I taka mała podstawa. No, że to daje radę, nie? On się nosi. No to jest okręt skalny, a nie rzeczny. Tu. A się zmieścić? No, dawaj.
się ocieram, ale... O! W moich pobudkach sobie... Tu bym nie dał rady chyba wejść. Jak tam chyba nikt nie dał rady wejść. To jest najsłynniejsza? Najsłynniejsza skała cała w tym. W ładnych skałach, najczęściej fotografowywana. Kurza stopka. Skubana. Elegancka. No. Nóżki jak kaczuszki. I idziemy dalej. Kurze, co? No. No. O, teraz będzie hardko. Karola mówi, że będzie hardko. Ja mówię, że nie ma szans. Nie. I dobrze mówię. Bardziej to ekstremalne dla mnie jest ten lód. W tych papuczkach to tak nie jest lekko. Tak sobie idę. Moment, pomóż mi. Dobra. Myślałem, że utknęłem. Trzymaj kamerkę. Uważaj. Bomba sobie idzie prawda, a sobie inaczej zrobię. Proszę, widzicie tutaj te gałązki? Podobno jak się podeprze taką skałkę, to to przynosi szczęście. Masz gdzieś tu gałąź? Ja biorę tą lujowatą. Obaliła się, więc... Chodź, położymy dwóch. Moja tutaj, żeby się nie ruszyła, bo to tak... Moja się nie rusza, jest przybita śniegiem. Dociążenie jest. Dokładnie się tutaj. Będę mądrzejszy. No tak. Dobry. No idę, idę. Już leży. Nie ma lekko. Co? Nie ma lekko, no. Przejdziesz? Nie wiem. No czemu? Postaram się. Żabek nie ćwiczyłaś na WF-ie. Jest dość wąsko. Jakoś tam... Ale idzie. Obawiam się tego lodu bardziej. Tu. Zjadę na Małysza.
idzie. Łatwo się wywalić. Artysta w adidaskach. To? Co powiesz o tym miejscu? Fajnie, jak w kombajnie. Marcin jest pierwszy raz tutaj. Ja byłam tutaj w dzieciństwie. Więc Marcin, jaka rekomendacja? O, może być. 5 gwiazdek. Nie wiem, czy zachęcił tym naszych fanów, ale myślę, że widoki i to, co się tutaj dzieje, robi samo za siebie. Powiem, że mi się to podoba teraz bardziej niż w dzieciństwie. W dzieciństwie nie miałam w ogóle problemu, żeby się tutaj przyciskać. A teraz jednak muszę się troszeczkę schylić. Kolana pracują. Według legendy, kiedyś była tutaj jedna wielka, wysoka góra i przechodzono tutaj, aby składać ofiary, aby prosić o łaski. Takie pogańskie zabobony po prostu. Aż pewnego momentu nasz słynny Liczy Rzepa, który się temu przyglądał, został sprowokowany przez jednego z kapłanów i tak się rozgniewał, że całą tą górę rozkruszył, proszę, na takie oto skały. Liczy Rzepa to jest Liczy Rzepa. Policzył te rzepki, czy nie? Wracamy. Mamy młodą godzinę. W miarę normalnej porze powinniśmy dojechać do Poznania. Proszę. Przyjechaliśmy, 0 ludzi. Teraz cały park. Warto wcześniej przyjechać.